Siemacie ludzie, z tej strony Gracz Niedzielny, a to jest 133. część przygód dzielnego Geralta z Rivii, z profesji Wiedźmina. Stoją sobie tutaj z Yennefer, z którą to w ostatnim odcinku wyjaśnili sobie sprawę uczuć. Otóż Yennefer za pomocą Wiedźmina odnalazła Jeana i zażyczyła sobie, aby Jean zdjął klątwę, którą kiedyś, która stanowiła kiedyś ostatnie życzenie Wiedźmina, tak, żeby było to życzenie, w którym Wiedźmin powiedział, że byli z Yennefer do końca razem ze sobą. Yennefer chciała sprawdzić, czy tylko zaklęcie utrzymuje ich związek, czy też gdy zaklęcie minie, ten związek będzie trwał. No i okazało się w romantycznych okolicznościach przyrody, że jednak no, kochają się szczerze. Dobra, ale wracajmy do fabuły gry, tyle tytułem opowiadania tego, co się stało w ostatnim odcinku. A w tej chwili gra nakazuje udać mi się do Velen i porozmawiać z sierżantem o tym, że Wiedźmin chce zabrać Umę. Okazało się, że Uma jest jakąś zaklętą istotą, i razem z Yennefer Wiedźmin podejrzewają, że być może jest to Ciri. Stąd jest dla nich ważnych, żeby odebrać Umę z dworu Krwawego Barona, z kasztelu Krwawego Barona. I Wiedźmin planuje zawieźć Umę do Kaer Morhen, gdzie razem z Yennefer postarają się zdjąć klątwę z tego stworzenia, z tego człowieka, najbrzydszego człowieka świata, bo tak brzmi zadanie. Niemniej jednak, zanim ja zabiorę się za to zadanie główne, chciałbym tutaj wykonać zadanie poboczne, a właściwie dokończyć zadanie poboczne. Otóż chodzi mi o zadanie, które jest do wykonania w Nowigradzie, Wściekłe Pięści, czyli po prostu walka na piąchy. I zanim przejdę do wykonania głównego questa, zajmę się tym zadaniem, więc pędzę do Nowigradu. Muszę znaleźć kierunkowskaz, tak żeby przenieść się tam szybką podróżą. Odnaleźć pierwszego pięściarza, Georga Georgiusa. Jakiś, nie wiem, Georgi Georgius. Jakiś kaukaski chyba. Fighter. Okej, przejdźmy do mapy świata i przenieśmy się szybką podróżą do Nowigradu. Tutaj się znajduje nasz fighter, a my przeniesiemy się wobec tego szybką podróżą na rynek. Pytania Ciri doprowadziły Geralta do wniosku, że kluczem do znalezienia dziewczyny jest Uma, najbrzydszy człowiek na świecie, na którym ciążyła tajemnicza klątwa. Jak widzicie, przerywnik, który rzadko zdarza mi się prezentować, a jest ich dość sporo w grze. O, co to? Coś tutaj. Kazanie Zatroskanego. Ja pamiętam, że jakieś zadanie z tym Zatroskanym chyba mieliśmy. A tutaj ulotka, widzę, została przez kogoś pożyczona. Porzucona. Dobrze, ja pędzę, żeby spotkać się z Georgiem Georgiusem. No, to będzie tutaj. Jakaś knajpa, bo widzę, że pijacy się tu kręcą. Ciemność, widzę ciemność. No, znany tekst. Georgius. A, zaraz. Gdzie tu jest mordobicie? Dobra. Jest Georg Kafar Georgius. No więc zmierzymy się z Kafarem. Kto to jest? Pan Klajtop. Pan Klajtop wita pretendenta. Geralt wita pana Klajtopa. Czy jesteś gotów podjąć wyzwanie i zmierzyć się z czempionem tawerny? No masz. Oczywiście będę walczył o najwyższą stawkę. Powiedzmy, że zmierzę się z tym waszym Gregoriusem. Uwaga, uwaga! Ten oto Wiedźmin stanie w szranki z mistrzem tawerny, Georgiem Georgiusem!
Zanim nasz mistrz się przygotuje, pogadajmy chwilkę. A teraz porozmawiajmy o pieniądzach. Możesz sporo zyskać, musisz tylko słuchać poleceń. Proponujesz mi oszustwo? Nie oszustwo, tylko interes. Co ty na to? No nic, wysłuchajmy jego propozycji. Ile dostanę za poddaną walkę? Więcej niż gdybyś wygrał. No nic, unieśmy się wiedźmińskim honorem. Pocałuj mnie w dupę, panie Klejtop. Pożałujesz tego. Chyba żartujesz. Powitajmy na ringu zawodników! Geralta i Georga Georgiusa, zwanego Kafarem. Niech wygra lepszy! No, wygląda faktycznie na Kafara. Dalej, kurwa! Ty! Zarżnąć od mięsa! Szybki atak na Georgia Georgiusa, zanim się zdąży zasłonić. No dobra, i Georgius leży na deskach. Zwycięzcą walki i nowym mistrzem naszej tawerny został wiedźmin zwany Geraltem. Oto twoja nagroda. Możesz walczyć z Archibaldem O'Neillem. Znajdziesz go w pobliżu wejścia do slumsów. No i jest jeszcze Mortimer, kapitan straży, który urzęduje w bramie oksenfurckiej. Czyli ksywa Cygan, ten drugi zawodnik. I znajdę go w pobliżu wejścia do slumsów. No dobra, no to udajmy się tam wobec tego. A zaraz, Nidas. Nidas, czy to nie jest człowiek, który też mi zlecił jakieś zadanie? Nidas chyba człowiek od Czarnej Perły, o ile się nie mylę. Zaraz sprawdzimy. Jest Czarna Perła. Spotkaj się z Nidasem w Złocistym Jesiotrze i odbierz nagrodę. Okej, no dobra, sprawdźmy, czy to jest Nidas. Tak jest, Nidas. Porozmawiajmy, odbierzmy nagrodę, zobaczymy, czy nie chciał mnie oszukać, tak jak na Skellige, gdzie nie miał przy sobie pieniędzy. Geralt, wiedźmin i poławiacz pereł, proszę. Twoje pieniądze, zasłużyłeś na nie. Bez ciebie nie dałbym rady. Warto było? Myślę, że tak. Letcie jest chyba miło. Jak to, nie skomentowała twojego wyczynu? Letta niczego już nie komentuje. Od dawna. Widzisz, Letta jest chora. Coś z głową. Zaczęło się od kłopotów z pamięcią, potem przestała poznawać ludzi, nawet mnie. A teraz... Teraz już nawet nie mówi. Myślałem, że jak zobaczy te perły, coś się w niej obudzi, że się chociaż uśmiechnie. Wiesz, często mówiliśmy o tej głupiej obietnicy. To był taki nasz żart, tylko nasz, od lat, ale nie zadziałało. Przykro mi. Mnie też. Bywaj, Geralt, szerokiej drogi. Smutna historia. Dzięki, Nidas. Zadanie wykonane. Jakieś punkty doświadczenia za to będą. A, 10 nowigradzkich koron. Tyle zachodu i tylko 10 nowigradzkich koron. No nic, wychodźmy wobec... Oj, zaraz, którędy? A którędy? A tędy chyba, tak? Tutaj przez zaplecze. No dobra, skoro wolno mi wyjść od tyłu, to wyjdę od tyłu. Przez ogródek. No i szukam wobec tego cygana. O! Miłe złego początki. Co to za zadanie otrzymałem? Miłe złego początki. Momencik. Miłe złego początki. Najbrzydszy człowiek na świecie. I tu widzę... A, to 32 poziom. No to na razie tego i tak nie wykonamy. Wracajmy do wściekłych pięści Nowigrad.
A widzisz, Wiedźminie, zadanie ci się zmieniło i od razu też kierunek twojej podróży się zmienił. A ten widać lubi deszcz. No pewnie, że lubię deszcz, pewnie. Jak każdy Wiedźmin zresztą. Idę szukać cygana. No i jak do tego cygana ja mam się mianowicie dostać? Tu obejść to, o! Kolejna notatka, która jest tutaj w sposób oczywisty wyróżniona. Kolejne, znaczy nie kolejne, to samo. Kazanie zatroskanego. I tutaj widzę o, proszę bardzo. Ależ jestem... Ulicznica. Dobra, gdzie jest Bukmacher, bo muszę porozmawiać z Bukmacherem. Tu się leją. Jest Bukmacher, widzę, że tu skrybie coś na papierze. Nazywam się Geralt. Pat Gruber, jestem Bukmacherem. Mam nadzieję, że podejmiesz się walki. Powiesz mi coś więcej o tych walkach? W Nowigradzie, na wyspach Skellige i na ziemiach Velen organizowane są pojedynki. Każde miejsce ma swojego mistrza, jednak aby zmierzyć się z mistrzem, trzeba najpierw pokonać innych przeciwników. Ten, kto pokona czempionów Nowigradu, Skellige i Velen, otrzyma zaszczytny tytuł Mistrza Mistrzów. No i oczywiście najwyższa stawka. Jestem gotowy. Słyszeliście? Zaraz rozpoczynamy walkę. Nasz czempion Archibald O'Neill stanie naprzeciw Geralta. Walka! Dlaczego Geralt zawsze występuje na Golasa, kiedy oni wszyscy są po... Uj! Oj, mi huknął za uchem. Gdzie jest Archibald? Archibald się odsłonił, w związku z tym trzeba go tutaj... Oj. No chodź na to, Archibald. No i czas chyba zakończyć. Nie, jeszcze się zasłania. No to już koniec będzie. Padł w błocko. Panie i panowie, mamy nowego mistrza, który zdetronizował Archibalda O'Neilla. Brawa dla Geralta! To była piękna walka! Z kim mam się mierzyć, jeśli chcę zostać mistrzem? Cóż, jeśli masz ochotę walczyć dalej, to musisz się zmierzyć z kapitanem straży. No dobra, czyli kapitan straży, Mortivar, czy Mertivar? Jak on się tam... A, nie będę okradał tutaj, bo straż miejska się do mnie doczepi. A już widziałem, że coś w pakunkach było. Pędźmy wobec tego do kapitana straży Mortivara. Tak, mistrzem Skellige zostałem, mistrzem Velen zostałem, bo tak pokonałem na Velen sierżanta, na Skellige pokonałem tego niedźwiedzia. Kolejne kazanie. Coś, ktoś tutaj rozrzuca te ulotki. Jak ten niedźwiedź miał na imię, już nie pamiętam. Olaf, a niedźwiedzia Olafa. A teraz muszę pokonać, nie wiem, czy to już będzie ostatni zawodnik w Nowigradzie, jeśli chodzi o konkurencje pięściarskie tutaj na miejscu? Chyba nie, jeszcze nie. Żeby zostać mistrzem Nowigradu, będę musiał, nie wiem, ile jeszcze zawodników pokonać. Kawałek drogi mam. Ach, tutaj na górę, tak, dobra. Okej, zakrable. Jest the fight. Ring, jest ring. Gdzie jest Bukmacher? No, znalazł się, tylko muszę znaleźć tutaj człowieka odpowiedzialnego. Jest Bukmacher, dobrze. Jestem Gera. Nieważne jak się nazywasz, nieważne skąd pochodzisz, ważne jest. Czy zechcesz walczyć z kapitanem Mortimerem?
Kto zorganizował te walki? Tutaj, na Skellige i w Velen. Turnieje odbywają się od dawna. Każdy z tych regionów ma swojego mistrza. Mistrzem Nowigradu jest krawiec. Będziesz mógł z nim walczyć, jeśli pokonasz Mortimera. Ano, tak też myślałem, że Mortimer nie będzie ostatni krawiec. No dobra. Oczywiście najwyższa stawka. Ojejku, może być ciężko jak... Zaczynajmy, jestem gotowy. Stawka wynosi 95 orenów. Oddział za mną! O, zadał cios, wyprowadził. No, chodź. Nigdy się no nie dobra, nauczycie. Też padł w błocko. Czyli co, pozostał krawiec. Zliwi zdetronizował kapitana Mortimera! Oto twoja nagroda, mistrzu. Teraz możesz dostąpić zaszczytu walki z mistrzem Nowigradu, Turdenem. Krawiec mieszka na Zamurzu i tam też odbędzie się walka. Przyjdź po zmierzchu. Durden, zwany krawcem. Gdzież to Zamurze jest? Tutaj, czyli co najprościej będzie się przenieść z Bramy Południowej do Bramy Chwały szybką podróżą. I tyle. Dobra, muszę teraz znaleźć wyjście do Bramy Południowej, znaczy tak, do Bramy Południowej, tak? Tu jest wyjście, dobrze, już widzę strażników ustawionych, widzę kapłana Wiecznego Ognia, który jak zwykle tutaj głosi swoje kazania, a nawet dwóch kapłanów, jest i znacznik, dobra. To co, szybka podróż wobec tego? Do Bramy Chwały. A później już krótka przebieżka na miejsce. Tobie chyba deszcz nie przeszkadza. 18.31, czyli chwilę jeszcze będę musiał zaczekać. Okej, zapytajmy wobec tego. Widzę, że walka jest. Durden też już jest. Gdzie jest Bokmacher? Jest Bokmacher. Pogadajmy z Bokmacherem. Spodziewaliśmy się ciebie. Już przyjmujemy zakład. Zostałeś zważony, zostałeś zmierzony i okazało się, że jesteś za chudy. W jakim świecie mógłbyś mnie pokonać? Przybłęda wygląda na chudzielca, ale pamiętajcie, że w Velen pokonał samego sierżanta. Jak również Olafa ze Skellige. Pyszałkowaty troszkę ten mistrz. Czy każdy mistrz Nowigradu był takim zarozumiałym kutasem jak ten elf? Nie, ja jestem pierwszy. Wiesz dlaczego nazywają mnie krawcem? Zaczęli mnie tak zwać, gdy rozprułem kilku ludzi tymi rękami. Wiedziałem, że to będzie gówniana historia. No dobra, zaczynajmy. Jaka stawka? Uuu, wysoka, może być ciężko. Zobaczymy. Ale gramy o najwyższą stawkę. Chcę walczyć z krawcem, więc zaczynajmy. Mieszkańcy Nowigradu! Za chwilę będziecie świadkami wielkiego wydarzenia! Przed wami Geralt z Rivi przeciwko krawcowi! Chodź na tu do mnie. Wujek Durden sfastryguje ci buzię. No dobra. No. Pieniądze, żeby stawić kotu. Nie gadaj, tylko walcz. Oj, też trzepie Durden, oj Durden. Groźnyś. No, no, Durden, atakuj. O to mi chodziło, Durden się odsłonił. Durden jest dureń. Mistrzem! Od tej chwili tytuł należy do Przybłędy! Bardzo miło mnie tutaj nazwali. Obserwowałem cię i widzę w tobie ogromny potencjał. Może chciałbyś przejść z amatorstwa na zawodostwo?
Nie rozumiem, co masz na myśli. Szukam kogoś, kto będzie w stanie zdetronizować mistrza mistrzów. W tym momencie tytuł należy do pewnego mieszkańca Skellige. I tylko ty możesz go pokonać. Musisz jedynie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy czujesz się na tyle mocny, by popłynąć na Skellige i rzucić wyzwanie mistrzowi mistrzów? O, no ba, dlaczego nie? Właśnie do tego zmierzam. Mogę spróbować. Znakomicie. Na wyspie Speakerock znajduje się arena, na której walczy aktualny mistrz mistrzów. Uprzedzę ich, że przybędziesz, żeby rzucić mu wyzwanie. Okej, uprzedź. Jest. Wściekłe pięści mistrz nad mistrzami. Oczywiście ja tego zadania w tym momencie nie będę wykonywał, dlatego że nie będę płynął w tym celu na Skellige, albo na przykład przenosił się szybką podróżą. Wykonam je przy okazji, natomiast w tej chwili zostanę w Nowigradzie, żeby wykonać inne zadania poboczne, bo mam tutaj do wykonania je. Gwint, a więc tak, po nitce do kłębka chodzi o to, że muszę pomóc Lambertowi, który dał mi to zlecenie. Muszę w tej chwili odszukać Hammonda. Mistrz płatnerstwa to jest Fergus. I Fergus to jest kowal, który znajduje się, który ma swoją kuźnię przy kasztelu Krwawego Barona. Jemu muszę zawieźć narzędzia. To już z kolei, jak będę jechał po Umę, bo Uma też znajduje się w kasztelu Krwawego Barona, to te narzędzia zdam. O wysoką stawkę. No tutaj Gwint mnie absolutnie nie interesuje. Wróg publiczny. I to jest z kolei zlecenie od Radowida, który no chciałby, żebym zajął się zabiciem Filipy Eilhart, która znajduje się rzekomo w Nowigradzie. To też jest Nowigrad, więc może tym zadaniem też się zajmiemy. Wściekłe pięści mistrz nad mistrze. No, czyli przede wszystkim pomogę Lambertowi w odszukaniu Hammonda, w wykonaniu tego zadania. A na razie wszystkim tym, którzy dotrwali do tego momentu nagrywania, serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć i czołem!